drodzy, witamy was bardzo serdecznie w rozdziale 12. Jak my już daleko zaszliśmy, jakoś ten czas szybko mija, ale to też dlatego, że rozdziały są dość krótkie i można je przejść trochę szybciej niż w takich na przykład maskach, gdzie jest 5 albo 6 wielkich rozdziałów. No nic, w każdym razie nasi badacze zdobyli ostatnio kolejną część Simulacrum i są szczęśliwymi posiadaczami prawie wszystkich części, poza głową Simulacrum, która najprawdopodobniej ma się właśnie znajdować gdzieś tutaj w Sofii bądź w Bułgarii, ale może nawet w samej Sofii. No, ostatnio działo się bardzo dużo, bo oprócz tej części Simulacrum nasi bohaterowie natrafili na pewną przemiłą staruszkę zwaną Babą Jagą, która się okazała przeraźliwą czarnoksiężniczką, która miała w swoim arsenale straszliwe potwory na czele z awatarem jednego z wielkich przedwiecznych, zwanego Szub Nigurat. Także, no cóż, nasi bohaterowie ledwo uszli z życiem, raczej uciekli niż walczyli z tymi potwornościami. No natomiast udało się uratować córkę Edwarda, tudzież Nikolasa. Katerinę przeżył również ojciec Edwarda, a dziadek Kateriny. No natomiast to zwycięstwo miało taki wymiar słodko-gorzki, ponieważ Katerina została w jakimś rytuale poświęcona lasowi i jej wygląd i jakby sam byt, można by tak rzec, zaczyna się zmieniać, tak jakby przemieniała się w jakąś taką istotę leśną. No natomiast nasi bohaterowie, żeby to odwrócić, musieliby zabić Szub Nigurat, a nie jest to zadanie łatwe, albo może nawet wykonalne, przynajmniej w ich oczach. Kozy z lasu. Kozy z lasu, tak, też można tak mówić, kozy z lasu, więc no na razie sprawa zawisła poniekąd, no i Katerina wróciła pociągiem razem ze swoim dziadkiem do Mediolanu, natomiast nasi bohaterowie w pociągu mieli najpierw spotkanie z Simulacrum, które magicznie się pozbierało w całość i zesłało niektórym z nim różne wizje, Thieriemu dotyczącą tego, że musi wejść w posiadanie Simulacrum, żeby uratować siebie i Lilian. Antoine zobaczył swojego syna o brązowych oczach, a jeszcze Luca jakby sam w sobie poznał, że to wszystko, co słyszał o swojej przeszłości, o swoim pochodzeniu, to tym, że jest tak naprawdę nie Luca Corleone, a Mehmetem Makriatem, to prawda. No i na sam koniec okazało się, że był podglądacz w pociągu, który nieszczęśliwie wypadł z tegoż to pociągu. No i nasi badacze będą zmuszeni porozmawiać z bułgarską policją, która to będzie chciała ich przesłuchać w związku z tym, no właśnie, jak już to wspomnieliśmy, bardzo nieszczęśliwym wypadkiem. Moi drodzy, zatem możemy już zaczynać, no jak to zwykle bywa, zacznijmy od pewnej sceny. I prosiłbym was, żebyście wyobrazili sobie kosmos, ale nie taki zwyczajny, można by powiedzieć, taki kosmos, w którym wszystko jest jakby bardziej. Barwy, kolory są niesamowicie różnorodne, mgławice i gwiazdy, a także planety poruszają się, tworząc jak gdyby jakiś spektakl. To wszystko jest naprawdę oszałamiające i przypomina miejsce, które już kiedyś widzieliśmy, miejsce, po którym płynął wyśniony Orient Express, bo ten kosmos to nie jest prawdziwa galaktyka, to są krainy snów. Lecz dlatego, że nie jest to zwykły kosmos, to roznosi się tutaj głos. I słyszymy głos człowieka, który właśnie niesie się po tym kosmosie. Głos nam znany, głos należący do Duke'a Jeana Floresasa de Essau. Daj mi się poprowadzić. Zaufaj mi. Wiem, przez co przechodzisz. Strata twojej przyjaciółki z dzieciństwa musiała być niezwykle ciężka. Jest tobie w smutek. Nie, raczej rozpacz. Ale i gniew, tak, czuję wyraźnie ten gniew. Uwierz mi, że nie ma niczego bardziej pokrzepiającego od zemsty. Poza tym należy wymierzyć sprawiedliwość, a ja wiem, kto jest winny śmierci twej przyjaciółki.
to te same łotry, które i mi wyrządziły wielką krzywdę. Na szczęście znam ich na wylot. Dzięki mojej pomocy sprawisz, że pożałują swej zbrodni. Musisz tylko zrobić to, co ci powiem. Zaufaj mi. I z tego kosmosu przenosimy się do ciemnego pokoju, w którym ktoś się obudził. Widzimy otwierające się oczy, zapalającą się lampkę i z łóżka wstaje dość taki przerażony, zdziwiony dr Dejan Prodanowicz, wojskowy psychiatra, który cicho mówi do siebie: czy to prawda? Czy to tylko sen? Czy to prawda? Jeszcze raz się przenosimy. Przesuwamy się przez wielką salę tronową w średniowiecznym zamku. Wysokie kamienne kolumny, czerwony dywan. Pod kolumnami stoją strażnicy w zbrojach z włóczniami, a na samym końcu, na podwyższeniu, taki rozparty, rozwalony wręcz na tronie, siedzi książę wyśnionej Lozanny, Duke, który uśmiecha się i mówi: jakież to jest proste. I zaczyna pstrykać palcami i w naszych uszach powoli ten odgłos pstrykania przemienia się w odgłos kół pociągu, które przemierzają tory. To są koła pociągu, którym wy jedziecie. Orient Expressu z dwoma ciałami na swoim pokładzie. Orient Expressu jadącego prosto do stolicy Bułgarii, do Sofii. Moi drodzy, ustaliliście między sobą plan działania, jak będziecie chcieli postąpić, kiedy już spotkacie się z policją. No i teraz oczekujecie w takiej nerwowości. Robi się już późno. Niedługo powinniście przyjechać do stolicy państwa. Bułgaria jest piękna i na pewno moglibyście się trochę pozachwycać wspaniałymi meandrującymi rzekami, jeziorami, licznymi polodowcowymi, wspaniałymi wyżynami i wręcz górami, które cały czas przesuwają się za oknami pociągu, gdyby nie ta nerwowość, która w was jest, gdyby nie sam fakt tego, w jakich okolicznościach się znajdujecie, no i do czego zdążacie. Ale sądzę, że w międzyczasie możecie otworzyć gazety, możecie przeczytać, co takiego dzieje się w Sofii, i kiedy czytacie gazety przetłumaczone na znane wam języki, sądzę, że możecie czuć się spięci jeszcze bardziej, bo wyłania się z nich obraz miasta Sofii, która jest pełna agresji, niebezpieczeństw i różnych dziwnych wypadków. Choćby niedawno grupa anarchistów wrzuciła bombę do loży teatralnej, w której znajdował się premier kraju Aleksander Stamboliński wraz z innymi przedstawicielami rządu. Nie było ofiar śmiertelnych, ale sytuacja była dość groźna. Czytacie o licznych przypadkach napaści na ulicach, pobić, zabójstw. I tego jest za dużo. Zdecydowanie za dużo, nawet jak na niebezpieczne miasto, nawet gdyby to było jakieś, nie wiem, Nowy Jork albo miasto w Stanach Zjednoczonych. Tego byłoby za dużo. I spośród wszystkich tych niepokojących artykułów, sądzę, że jeden może najbardziej przykuć waszą uwagę i też oddać mniej więcej to, co się dzieje w stolicy. Widzicie już w handoutach, jakby ktoś mógł przeczytać. To ja przeczytam. Śmiało. Jest nadzieja dla skatowanego doktora, czy fala przemocy w naszej stolicy kiedyś się skończy? Mimo całego tragizmu sprawy doktora archeologii z Uniwersytetu Sofijskiego, Jakowa Czergańskiego, istnieje szansa, że ten twardy dżentelmen wyjdzie żywy. Lekarze ze szpitala Aleksandra są bardzo ostrożni, natomiast przyznają, że stan pacjenta się poprawił. Policja jak zwykle w tych sprawach milczy, bo za komentarz nie można uznać stwierdzenia, iż w sprawie prowadzone jest drobiazgowe śledztwo. Przypominamy, że przed dwoma dniami dr Czergański zniknął podczas przerwy w zajęciach i nie pojawił się na popołudniowych wykładach.
Jeszcze wieczorem tego samego dnia został on znaleziony na jednej z ulic, pobity do nieprzytomności tak ciężko, że początkowo jego śmierć zdawała się kwestią czasu. Sprawa doktora Czergańskiego to wszak tylko wierzchołek góry lodowej, jaką są przypadki licznych pobić, napadów i innych przejawów agresji na ulicach Sofii. Miasto od dawna przestało być bezpieczne, a bezprecedensowy wybuch aktów przemocy nie tylko przeraża, ale i nie daje się zrozumieć. Nawet w przypadku uniwersytetu to już nie jest pierwsza taka sytuacja, gdyż tydzień temu z wód Władajskiej rzeki została wyłowiona martwa studentka Wydziału Archeologii Kalia Manolewa. Policja jednak i w tym temacie uparcie nie odpowiada na nasuwające się pytanie, czy sprawy są połączone. Ty, Luka, przecież to jest idealne miejsce do życia, ta Sofia. No, pewnie jest. I uśmiecham się tak zawadiacko w tym momencie. Pamiętasz ten artykuł, gdzie bombę wrzucili do teatru czy do czegoś? My nie robiliśmy czegoś takiego w Mediolanie kiedyś? Na pewno nie do teatru. No nie, w życiu. To jesteśmy kulturalnymi ludźmi, ale myślę, że ktoś mógł się nami inspirować. To jest, wiesz, nie ulega wątpliwości, że przez chwilę się tak zastanawia, że byliśmy pewnego rodzaju pionierami w tej dziedzinie. Mówisz, idealne miejsce do życia. Pytanie, jak długo? Koledzy, żarty się was trzymają. A my powinniśmy się raczej zastanowić, czy to być może jest wpływ symulakrum. A, no tak. Oj, bez wątpienia. Pytanie, od jakiej strony? Czy od strony jakiegoś kultu, czy tułków, którzy są bardzo ekspansywni i ich kraim nie wystarczy? Czy może jednak sytuacja jak w przypadku innych miast, takich jak chociażby Wenecja, gdzie ten artefakt jakby jakoś wpływał na umysły ludzi. Sofii znajduje się głowa symulakrum, co oznacza, że może się po prostu jego wpływ rzucać ludziom na mózgi. Też tak sądzę. Ale wiecie co, ja bym tutaj po dotarciu zaczął od sprawdzenia właśnie tego Wydziału Archeologii. Oj, panowie, od razu tak do roboty? Myślałem, że się zabawimy chociaż w tym mieście. Na zabawę jeszcze przyjdzie czas i możemy z tym doktorem porozmawiać, bo z tego co przeczytaliśmy, on nie został pobity na śmierć, choć mało brakowało. Antoine, będziesz rozliczony z tych słów, że na zabawę będzie jeszcze czas. A propos zabawy, Edward, co powiesz na jakby kolejkę? Ja stawiam. No jasne, a potem pójdziemy kogoś zabić? W sensie wyrzucić na przykład z pociągu? Na następnej stacji może. No i idziemy sobie z Edwardem, myślę, do baru. Jak to przystało na dżentelmenów? Sądzę, że wiele spojrzeń na was padło. Pół litra jogurki. Przychodząc tak roześmiałem się donośnie na cały przedział. Ja chcę coś drogiego, a nigdy nie mam pieniędzy. Ale na szczęście ty nie masz takich problemów w życiu. Na szczęście masz mnie i korzystaj z tego. No i tam zamawiam coś dla nas do picia. A w międzyczasie mówię, słuchaj Edward. Ostatnio jak zauważyliśmy, obydwu nam zależy na naszej rodzinie, na naszych dzieciach. Zgadza się? O nie, chcesz mi powiedzieć, że nie ma darmowych drinków? No dobra, nie. Zamów całą butelkę, jeśli mam tego wysłuchać. Słuchaj. Nie pokazuję kelnerowi tam najwyższy, jakiś bourbon. Tak pstrykam na niego, żeby zagęszczał. Cała butelka? No. Bez problemu. Słuchaj, Edward. 150 słucham, dolarów. Słucham. Uważam, że nie po... Płacę jakby, daję taki gest temu barmanowi, żeby raczej nam nie przeszkadzał, tylko po prostu nalewał. Niech ja nie przyjmuje się pieniędzmi. Polewał, jak tylko będą puste kieliszki. Słuchaj, Edward, nie powinniśmy wchodzić sobie w drogę, bo bardzo źle na tym skończymy. A ja dobra, muszę ci powiedzieć, że wiem, jak uratować twoją córkę bez pomocy symulakom. To ciekawe. Myślałem, że chciałeś porozmawiać o pojedynku albo czymś w tym stylu.
Jeśli mamy nie chodzić sobie w drogę. Ja uważam, że skoro znamy rytuał odesłania Szukmigułat, to nie ma potrzeby, żebyśmy wchodzili sobie w drogę i nie ma potrzeby, żeby korzystać z symulakrum do zniszczenia tego czegoś. Można odesłać bezkrwawo, 100% skuteczność. Zaufaj mi. Ty miałbyś to zrobić? Obaj byśmy to zrobili. Ale poprowadzę rytuał śmiało bez problemu. Ja tak. Ale jest jeden problem. Nachylam się w twoją stronę, opuszczam te moje binokle, pokazując ci ten kosmos w oczach i... Ty wyczarowałeś kiedykolwiek cokolwiek w swoim życiu? Że chcesz nie odesłać jakąś przedwieczną bestię? I ale mówisz wiem, o tym przy szklance jakiegoś parszywego bourbonu? Tak. Bo wiem, jak to zrobić, bo czytałem o ludziach, którzy... Czytałeś? Hołd temu czemuś. No ja cię przepraszam bardzo, Antuan, skoro ty czytałeś o tym, o jakichś ludziach. I tak znowu ważnieje. Mamy do czynienia z ludźmi, którzy potrafią bardzo wiele. Jednym z nich jest Duke. No, ja no, nie żyje. Zabiła nie go moja wersja. Najgorsza decyzja w jego życiu. Zdecydowanie, ale słuchaj. To, z jakich narzędzi on korzystał do osiągania swoich celów, to właśnie pokazuje to, że wiele osób, takich jak on, jest na tym świecie. Wiele osób może używać takich narzędzi. I czemu byśmy nie mieli to być właśnie my? Mhm. Antoine, to klepę cię przyjacielsko po ramieniu. Jesteś na pewno wybitnym dyplomatą, czy czymkolwiek się tam zajmujesz. Ale nawet nie jesteś w stanie wyciągnąć królika z kapelusza, a mówisz, że jesteś w stanie odesłać przedwieczne istnienie. Jak mam ci uwierzyć? No przecież nie jestem szalony. Nie jesteś szalony, ale widziałeś, co potrafiłem za pomocą tego kamienia. Jak Alos trzaskałem Duke'a nim. To prawda. To jest pierwsza rzecz. Szczęście początkującego? Mogę zrobić. Tak, tak to nazwijmy. Daj mi jeszcze szansę się wykazać. W porządku. Zabieram butelkę i zaczynam się zawijać, bo chyba przegadaliśmy to. Tak, zresztą pociąg powoli zwalnia, widzicie pojawiające się światła miasta i wiecie, że ta rozmowa, którą będziecie odbywać, to nie tylko kwestia waszego planu, choć też i na pewno, ale też po części szczęścia tego, na kogo traficie. I moi drodzy, to było tak, że kiedy pociąg się zatrzymał, to dostaliście razem z bagażami, oczywiście macie je cały czas przy sobie, więc nie musicie się obawiać o te części symulakrum, chyba że one same zaczną znowu coś robić, ale macie nadzieję, że jeden raz na dzień wystarczy. Znaleźliście się w takiej małej kanciapie na dworcu. To jest takie pomieszczenie gospodarcze, może tutaj się zbiera jakaś rada nadzorcza tego dworca, jest prosty, drewniany stół, jak zwykle w takich pomieszczeniach jest duża mapa kraju, tak jakby zawsze trzeba było wiedzieć, jakie są kontury kraju, jakie są drogi, oczywiście jakie są tory kolejowe. Jest to w zasadzie jedyna rzecz, która tutaj stanowi pewne jakieś urozmaicenie ogólnej szarości, poza jednym takim zwiędłym kwiatem, który stoi we flakoniku na środku stołu, przy którym siedzicie. I nie jesteście w tym pomieszczeniu sami, w tym pomieszczeniu stoi policjant i to jest druga rzecz, która możliwe, że was lekko, nie wiem, zaniepokoiła, zdziwiła, zaciekawiła, dlatego moi drodzy, że widzicie, że ci wszyscy policjanci, którzy przyjechali, a była ich całkiem spora grupa, wszyscy byli bez mundurów, wszyscy wyglądali na pewnych siebie, na silnych i dużych. I tak samo wygląda ten jeden policjant, który tutaj stoi, jakby was pilnuje. Nic do was nie mówi, stoi przy drzwiach, ma założone tak ręce na swoim brzuchu splecione i widzicie taką długą bliznę, która ciągnie się tak po jakby konturze jego twarzy i widzicie, że nie ma ucha. Tylko patrzy na was co jakiś czas. A wy siedzicie i czekacie już tak dobre pół godziny, od kiedy wyszliście z pociągu i tutaj siedliście.
i nie macie pojęcia, co się wydarzy dalej. Siedzicie w ciszy, coś mówicie, jakoś go zaczepiacie. Ja sobie wyciągnąłem z kieszeni talię kart i układam pasjansa. A ja z kolei po drugiej stronie twarzy... Po drugiej stronie twarzy, tam jak on po jednej ma tą bliznę, to ja po tej, gdzie nie miałby blizny, tak sobie jeżdżę moim szponem. Tak dla zabawy. Nie rusza go to kompletnie. To nie jest gość, który, wiesz, odpowie na tą zaczepkę. To jest profesjonalista. I patrzy na ciebie. Ja się rozglądam, czy on rozpoznajecie sam się jeden. Nawzajem. Sam jeden tam siedzi, czy gdzieś jeszcze ktoś mu towarzyszy z dystansu? Nie, on stoi przy, drzwiach, więc to jest taka mała salka, jest okno, więc nawet jakbyście chcieli, moglibyście spróbować ulotnić się stąd. Ale on stoi tam i oczekuje na nas, czy... Nie no, wy jesteście w środku i on stoi przy drzwiach jakby uniemożliwiając wam wyjście przez te drzwi na zewnątrz. On też jest bez munduru? Tak, tutaj wszyscy policjanci, którzy się tu pojawili, byli bez mundurów. To dobra, panowie, to zmierzmy się z tym, nie? Nie, no wiesz... Po prostu róbmy swoje i chodźmy do uniwersytetu chociażby. Wy wstajecie, jest w ogóle teraz jest późno, jest już po 19, jest bliżej 20. A, no myślę, że... Więc jakby kiedy wy wstajecie, mówi, czego? Czy ktoś wam powiedział, żebyście wyszli? Nikt nie mówił. Nikt nam nie mówił, żebyśmy zostali. No to ja wam mówię. Pan to kto? Policja. Czy jesteśmy aresztowani? Przepraszam, panie policja, ale... O co chodzi? Czy coś się wydarzyło? Cisza. Próbuję go wyminąć. Zrazem biorę bagaż swój i chcę wyjść. Nie? I wiesz, Manny, kiedy ty idziesz, on jakby cię, nawet nie to, że wstrzymuje, on po prostu stoi jakby między tobą a drzwiami. Oczywiście możesz uciec się w tym momencie do przemocy, nie mówię, że to się nie uda, oczywiście nie, może się nie mam, udać. Nie mam powodu, tylko chciałbym wiedzieć, proszę pana, czy w takim razie jestem aresztowany albo podejrzany o coś, że zatrzymuje mnie pan? Manny, możemy taka... wyjść po trupie tego człowieka. Przedłuża się taka chwila ciszy. On patrzy na ciebie, ty na niego i nagle otwierają się drzwi, tak jakby to był ten moment, w którym trochę tego powietrza z pokoju uszło. I widzicie, że staje w tych drzwiach inny mężczyzna, również tylko ubrany w garnitur, nie w mundur. Ma takie wojskowe podkręcone wąsy, wojskowe, bo to jest szczególnie modne w kręgach wojskowych. Bardzo taką twardą twarz, głęboko osadzone oczy. Mimo takiego wieku już gdzieś po 40, czyli no na pewno jest jakimś oficerem, to jest ścięty bardzo krótko, jak rekrut praktycznie w wojsku. Możesz odejść, Joszko. Tak jest, panie majorze? I widzicie, że tamten wychodzi. Dobry wieczór panom. Nazywam się major Wasil Christova. Patrzę na ciebie, Manly, bo ty stajesz w drzwiach. Gdzieś się pan wybiera? Owszem, do hotelu. Pozwoli pan, że na początku porozmawiamy o tym, co zaszło w pociągu, a później panowie oczywiście mogą udać się tam, gdzie tylko zechcą. Nie oczywiście. Są panowie podejrzani, jeśli to was interesuje. Co stało się z tym biednym kelnerem, a może nie kelnerem? No cóż, tym biednym mężczyzną, który wypadł z pociągu. No dokładnie to. A w jakich okolicznościach wypadł? Pociąg jechał. Pracował pan kiedyś w gastronomii? Też bym się rzucił. Za drzwi jadącego pociągu. Zdarzało mi być się w cyrku, ale lubię mieć cyrk, kiedy do niego wybieram się wieczorem, a nie kiedy jestem w pracy. I on tak patrzy na ciebie nieprzyjemnie. A kto pracował w gastronomii, ten w cyrku się nie śmieje. Czyli rozumiem, że jedzenie było niesmaczne. Kelner miał tego dosyć i rzucił się z pociągu, tak? Nie, żarty żartami, monsieur, ale z tego, co... Moi towarzysze mi relacjonowali ten fragment, bo mnie przy tym nie było bezpośrednio, przy tym niefortunnym wypadku.
No to on, uciekając przed nimi, po prostu być może próbując przeskoczyć między wagonami, tak jakoś niefortunnie to zrobił, że wypadł. Natomiast to, że uciekał, no cóż, był złodziejem, więc prawdopodobnie w momencie, kiedy został przyłapany na kradzieży, próbował zbiec przed nimi, bo go ścigali, no co jest, wydaje się, naturalne, bo tak to działa. O, czyli panowie tak sobie dopowiedzieli tą historyjkę. A czy, fakt usiłowania kradzieży, no jest faktem, no. Nasz dobytek został zabrany z miejsca, w którym się oryginalnie znajdował, i ktoś próbował go wynieść, nie pierwszy raz zresztą. I mamy pewne podejrzenia, że albo Messie Chauvet, który tutaj jest z nami, albo Messie Corleone, któryś z nich być może jest tutaj na celowniku jakiejś szajki, czy no trudno powiedzieć, czy jej dokładnie, ale fakt faktem, że to już nie pierwszy raz, bo nasze bagaże już były parę krajów temu przedmiotem usiłowania takiej kradzieży. No dokładnie. I w sumie to my moglibyśmy zrobić niezły pozew wobec Orient Expressu. Wzruszył ramionami, ale na zasadzie, a co mnie to obchodzi, nie? Może nie idźmy do myśli Thierry, dlaczego ten ktoś dokonał tej kradzieży, ale po prostu skupmy się na faktach. Fakty są takie, że gdy zauważyliśmy nasze rzeczy, wyciągnięte na niemalże środek wagonu, no poderwaliśmy się z miejsc i w poszukiwaniu pracownika Orient Expressu, który może by odpowiedział nam na pytanie, jakby dlaczego nasze rzeczy tu się znalazły, fakty są takie, że ten pracownik zaczął uciekać. I no, moi towarzysze jakby postanowili jakby go dogonić, żeby się dowiedzieć od niego, o co chodzi. No a finał jest taki, jak pan wie. Więc o tym, jaka była jego przeszłość, tego człowieka, to my nawet nie wiemy, ale wiemy dopiero, co się stało po tym, jak nasze rzeczy znalazły się na środku wagonu. A swoją drogą, Messie, chętnie dowiedzielibyśmy się, czy cokolwiek ustalono na temat tożsamości tego delikwenta, bo być może to rzuciłoby więcej światła na kwestię, dlaczego ktoś usiłuje nas okraść od już dłuższego czasu i co się za tym kryje. Antoine, to ty jako ostatni jakby tłumaczyłeś, o co chodzi w tej sytuacji, więc rzuć na perswazję z kością premiową, dzięki temu, że Fieri też tutaj jakby się odzywał, ale to będzie trudny. Musisz mieć trudny sukces. Dobra. Z uwagi na ogólną. Może się to uda, zobaczmy. Kością premiową trudny. Jest. Kością premiową trudny. On się jakby trochę odchyla na tym takim niewygodnym drewnianym krześle, które lekko trzeszczy, splata palce w taki kształt piramidki i mówi: tożsamość niestety nie została ustalona. A może panowie słyszeli coś o grupie rzeźników z Sofii? Zagłupia nazwa. Nic tam to nie mówi, aczkolwiek. Rzeźników w Sofii. Rzeźników po prostu, ale konkretnie chodzi mi o Sofię, bo może o rzeźnikach panowie słyszeli w Paryżu albo w Londynie, ale chodzi o Sofię. Nasza reakcja mówi, że nic nie słyszeliśmy. Nic nam to nie mówi, ale bardzo bylibyśmy wdzięczni, gdyby pan nam o nich opowiedział, bo co dopiero przybyliśmy do Sofii, nie będąc w niej wcześniej, i planujemy tu trochę czasu zostać i słyszymy, że tu są jacyś rzeźnicy. A teraz w gazecie jadąc czytałem, że w ogóle tutaj jakoś bardzo niespokojnie ostatnio dzieje. Antoine, to rzuć jeszcze raz na perswazję. Tak płasko, tak? Kurczę, mogę to forsować, jakby właśnie przytaczając te artykuły z gazet, jakby no, tłumacząc mu, że no, czujemy się tutaj niebezpiecznie. No wiesz, jeśli ci nie wejdzie raz jeszcze, to on uzna, że jesteście zbyt ciekawcy, że nie zadaliście takiego normalnie pytania, tylko po prostu tyle mówicie, wyjaśniacie, dlaczego chcecie wiedzieć, że zabrzmi jemu to nienaturalnie. Może będzie miał jednak wobec was jakieś podejrzenia. Próbuję. Sukces.
Łatwo. Znowu zalega chwila takiej niepokojącej ciszy. I on mówi, jest to grupa najprawdopodobniej przestępcza o charakterze handlu ludźmi, która od ostatnich lat, i to niemałej liczby lat, jeszcze przed Wielką Wojną to się zaczęło, popełnia sporo przestępstw. Sądzę, że jedną ze specjalności grupy owych rzeźników jest spektakularne wykańczanie konkurencji, dlatego że zawsze okaleczają zwłoki, które po sobie może zostawiają. Może przy okazji odzierają kogoś ze skóry też. Zdarzają się takie przypadki. Proszę, handel ludźmi? Przepraszam bardzo. No z Ameryki jest, powinieneś wiedzieć, o co chodzi. Jak się nazywał ten mężczyzna, który porwał twoją córkę? Faccio. I określanie kogoś takiego mianem mężczyzny jest obrazą dla nas wszystkich, Manli. No dobrze, ten typ w takim razie. Czy Faccio może należeć do grupy rzeźników? Nie wiem. Nasze śledztwo na razie nie wyszło poza Sofię, poza Bułgarię. Z nazwiska wnioskuję, że jest to Włoch. Tak, ale, ale to może być dla pańskich, do pańskiego śledztwa jakiś ślad, bo faktycznie jakiś czas temu córka naszego przyjaciela została porwana i no, niedawno udało się uratować na szczęście, ale sprawca tego zbiegł i podejrzewamy, że Sofia mogła się znaleźć gdzieś tam na jego trasie. Rozumiem, dziękuję. Natomiast niech też panowie pamiętają, że niestety przypadków porwań jest więcej niż byśmy chcieli i nie wszystkie są powiązane. Szczególnie jeśli są jeszcze jedno pytanie, Messie, bo mówi pan o handlarzach ludźmi. Czy jest jakaś cecha wspólna porwanych osób? No bo zazwyczaj, na tyle na ile wiem, no to ludzi porywa się w jakimś jeżeli mówimy o handlu ludźmi, no to porywa się, nie wiem, no w jakimś konkretnym celu, prawda? Bardzo, bardzo podłym, ale jednak to nie są raczej, nie wiem, przypadkowi emeryci czy coś takiego, prawda? On tak lekko marszczy brwi, kiedy patrzy na ciebie i mówi... Wydaje mi się, że powiedziałem panom już wystarczająco dużo. To jest śledztwo, które jest objęte. Jest tylko jedna kwestia. Czy my w naszym gronie, tak jak pan patrzy na nas, czy my byśmy, powiedzmy, potencjalnie mogli... Czy my możemy czuć się bezpiecznie, proszę pana? I poprawiam garnitur po prostu. Czy to na przykład porwane są młode kobiety, tak jak właśnie córka przyjaciela? Nie ma jednego schematu. Sądzę, że panowie mogą się czuć bezpieczni. Przypadki porwań obcokrajowców nie zdarzają się. Także mogą panowie podczas pobytu tutaj, tak jak powiedziałam, czuć się spokojnie. Z mojej strony to już wszystko, panowie. Czy ja mógłbym pana majora poprosić o jakąś wizytówkę na wypadek, gdybyśmy potrzebowali tu jakiegoś kontaktu z władzami albo dowiedzieli się czegoś w trakcie pobytu? Jeszcze tak lekko uśmiecha. Wyrywa kawałek kartki z takiego notatnika, który gdzieś tam leżał, wyjmuje pióro z zewnętrznej kieszeni marynarki, skrobie coś i podaje ci tą kartkę. Dziękuję. No, chowam. Czyli rozumiem, że jesteśmy wolni. Oczywiście. Przecież panowie nie mają doskonale nic za kołnierzem, prawda? Kiedyś oczywiście, że nie. Mi się nie wyjąć wieszaka z marynarki, ale to był długi wieczór. Dziękuję bardzo, Messie. To w takim razie my się już chyba zabierzemy stąd. A pan, proszę przypomnieć jeszcze, jak pan się nazywa, patrzy na Antuana. Antuaszowe. Dziękuję, mogą panowie odejść. Czy to jakoś
wywarło na nim wrażenie, czy tak pytał jakby... Rozmawiał już z słowa. Słowa cię wyprzedza. Wpadłeś mu w oko. Mógł usłyszeć nazwisko Chauvet. A czemu pan pyta? Wiesz co, coś w tym jest. Jak usłyszał Chauvet, to wiesz, on ma bardzo spokojną, kamienną twarz, ale lekko, wiesz, drgnęło to, ty to zauważyłeś, wiesz, sprawnym okiem. Po prostu chciałem mieć to dokładnie na piśmie nazwiska panów i chciałem dopytać, czy dobrze pamiętam. Dziękuję panom za wszystko. Do widzenia. I wychodząc stamtąd, bo zakładam, że my jesteśmy jeszcze w pociągu, tak? Tylko nie, jesteście na dworcu. Po prostu aż... Na dworcu. A, na dworcu już. To wychodząc stamtąd, jakby patrzę w stronę Edwarda, no, myślę, że tymi rzeźnikami nie musimy się już przejmować, nie? Jeżeli ich inteligencja jest taka sama jak tego gościa, który tam biegł, jeżeli to był on, żeby uciekać z jadącego pociągu. Nie wiem. To a myślisz, chyba... że powinniśmy się przejmować kimkolwiek? Myślę, że teraz to my jesteśmy ich problemem, jeśli wejdą nam pod koła z naszego pociągu. Przepraszam, panowie, ale no, ja nie umniejszałbym inteligencji temu uciekinierowi. Być może on po prostu wolał wybrać śmierć niż odpowiadać na nasze pytania. Jakbym miał mieć do czynienia z Luką, też bym wybrał śmierć. To a oczywiście. Ja się w międzyczasie zastanawiam, a jak, po pierwsze, jakie umiejętności on by mógł mieć, czy jakby jak mógł wyglądać, albo ile czasu bardziej trwać rytuał, który w ogóle pozwoli mu twarz zmienić, tożsamość, jakby przejąć tego poprzedniego pracownika, co nie? Jakby coś takiego miało miejsce. Się zastanawiam po prostu, gdzie umiejscowić tę postać, jakby jak... To rzuć na mity Cthulhu w takim razie. Pewnie. Twoja twarz brzmi znajomo. Ekstremalnie. Wow, ekstremalnie. Oh shit, nice. Wiesz co, to jest tak, że w zależności też jakie są opcje tego zaklęcia, to raczej mimo wszystko to wszystko trwa dość krótko. Mm-hmm. Fakt jest faktem, że potężniejsza moc tego, znaczy potężniejsza wersja tego zaklęcia pozwala zmienić wygląd, głos i tak dalej. Mm-hmm. Znaczy no, wygląd i głos przede wszystkim, może trochę też sylwetkę. Ot tak o, tylko jeśli wiesz w co się zmienić. Natomiast trochę słabsza wersja tego zaklęcia, bardziej powszechna i znana wśród ludzi, którzy je używają, wymaga oskurowania danego człowieka i tak jakby założenia na siebie jego skóry, która później jakby magicznie do ciebie zaczyna przylegać. Jest to nieprawdopodobnie makabryczne. To wiesz co, ja tutaj się raczej dzielę zresztą i na koniec jeszcze dodaję, że pamiętajcie, że symulakrum też pozwalało robić takie rzeczy. Słuchajcie, przechodzicie przez dworzec. Ja was wszystkich... Oczy dookoła głowy. Aha. Poprosiłbym was o rzut na nasłuchiwanie, kiedy przechodzicie, natomiast musicie osiągnąć trudny sukces, któryś z was musi osiągnąć. No, mniej, że będzie. Fieri ma krytyczny, jedynka. Piękne. Listen? No tak, Fieri, bardzo, bardzo dobrze zadeklarowałeś. I tak samo Manli ma trójeczkę, czyli ekstremalny sukces. A bang! Może. Cudownie. Może dla Manliego to ma trochę mniej sensu, to co słyszy. Dla Fieriego zdecydowanie bardziej. Kiedy wychodzicie gdzieś jeszcze tak ledwo dociera do was rozmowa dwóch policjantów. No oni rozmawiają po bułgarsku. Domyślam się, że ani Manli, ani Fieri nie znają tego języka. Natomiast sądzę, że Fieri, wiesz, to jest trochę tak, że w takich okolicznościach ma się takie procesowanie i wszystkie kropki się załączą, może nawet jak się nie łączą, ale przysiągłbyś, że w pewnym momencie jeden z tych policjantów zadał drugiemu pytanie, bo tak brzmiała intonacja głosu, i drugi na to pytanie odpowiedział jednym słowem, Guillaume. Chodzicie na zewnątrz. Widzicie, że Fieri tak trochę... No, wiesz, potknąłem się lekko, podejrzewam.
straciłem rytm kroków i tak... ale po, wiesz, jakby... Wszystko w porządku? Nie, nie wiem. To znaczy nie wiem. Podejrzewam, że jest prawdopodobne, że albo spotkamy tutaj niedługo naszego znajomego, albo coś się tutaj wydarzyło z jego udziałem. Jakiego znajomego? Guillauma. Skąd wiesz? Jeden z tych policjantów wspomniał o nim. A bo to jeden Guillaume jest być na świecie. Popularne imię. No ale nie w Sofii, umówmy się. No skąd wiesz? Byłeś tu? No, powiedzmy przejazdem. Kiedyś. No jest to jakaś poszlaka. Ale słuchaj, jak to, że mi, pytał coś o moje nazwisko? Czy coś jeszcze poza tym tam dało się wywnioskować z tej rozmowy? Czy to było na zasadzie takiej jakby, nie wiem, no cokolwiek jeszcze, wiesz? To była spokojna rozmowa, taka, tak jak dwójka policjantów gdzieś wyszła sobie na pytanie i gadają, analizują, co się stało, co widzieli i tak dalej, nie? Rozumiem, że problem jest w tym, że my nie rozumiemy języka, prawda? No nie, no absolutnie nie. A czy jest szansa na przykład, że udałoby się któremuś z nas zapamiętać to, co mówili, tak, żeby powtórzyć komuś, no ja znam tłumaczyć? Tu na przykład Szawesowi? Słuchaj, może właśnie to, co ja usłyszałem, jak, wiesz, krytyczny sukces, może... Tak, zajeżdża taksówka i ty, Fieri, tak dość krzywo, ale powtarzasz te słowa i to pytanie, które znalazło odpowiedź Guillaume, brzmiało, a przypomnij, jak ten dziwak ma na imię. I odpowiedź Guillaume. Wsiadacie do taksówki. Taksówkarz się uśmiecha. Piękny wieczór, panowie. Dokąd zawieźć? Do hotelu? Hotel de la Bulgarie. Oczywiście, najlepszy wybór, tak, panowie. Najlepszy w Sofii. Naciska pedał gazu i jedziecie. Podsumowując, Guillaume tu był, Christophe tu był. Poczekajcie, zacznijmy od początku. Guillaume to jest? Nie znasz. A powinienem się go obawiać? Nie. Ich kolega kanibal. Nikolas za nim nie przepadał, a ja chyba go nie poznałem. Sylwan, zakładając, że rozmawiamy po angielsku lub francusku, to ten taksówkarz jakoś nie reaguje chociaż. Znaczy, no on coś tam mówi w jednym z tych języków, bo jakoś was przewidział. Ja bym zajmował taksówkarza rozmową w takim razie i w sumie bym się go zapytał o tych rzeźników. W sensie, że słyszeliśmy, że jakiś gang rzeźników biega po mieście. I co umie pan dobrać tematy na wieczór. No tak, mówią coś tam o tym, a to raczej plotki. W gazetach nie piszą o żadnych rzeźnikach, ale to ponoć policja, ten cały major Christowa, który to bada, to wie pan, to jest najlepszy glina w całej Sofii, ale taki no nieprzyjemny typ raczej, każdy się go boi, no bo wiadomo, jak kompetentny, to każdy się boi kompetentnego policjanta, ostrego w dodatku. No i on ma taką własną, powiadają, grupę, która się tym zajmuje i badają te sprawy już od lat, ale wie pan, ja mam szwagra, który jest grabarzem na cmentarzu, to wie pan, to on mówi, że od paru lat to on częściej słyszał wystrzały salw honorowych na cmentarzu niż na Wielkiej Wojnie słyszał, że ciągle są pogrzeby policjantów. Niesamowite. No, co to, głównie policjanci? No nie, no może i nie głównie, ale po prostu ci gangsterzy zabijają nam policjantów, wie pan, no różnie to bywa, ale to nie ten cały Nowy Jork, nie, że tutaj jest takie bezprawie, no jednak u nas to zawsze było w miarę spokojnie, nigdy się nawet nie zdarzało, żeby nawet jak najgorsza szumowina, to żeby tak zabijali policjantów, wie pan, jednak do tej pory no to, tak, to... Ameryka to dziki kraj, nie to co Europa. No, tak to słyszałem. Nie wiem skąd ich tu przywiało. Tak słyszałem. Fieri, rzuć na trudne spostrzegawczość. Masz zwykły sukces. No, tylko zwykły. Mogę to jakoś forsować?
Wiesz, no wrodzona paranoja, czujność oczy dookoła głowy. Jeśli ci nie wejdzie, to później może się bardzo źle skończyć. Czyli jednak chorujesz na tę paranoję, to co ci Nikolas wmawiał od zawsze. Czy wiesz, to nie jest choroba, znaczy inaczej. To, że ktoś ma paranoję, to nie znaczy, że nikt na niego nie dybie. Pierwszy krok do poradzenia sobie z problemem. Co chłop znalazł? Ekstremalny sukces. Dobrze. Zatem od jakiegoś czasu, praktycznie masz wrażenie, że od samego początku jechała za wami ciężarówka, która w tym momencie was wyprzedza. To wiesz co, to jak w momencie, kiedy nas wyprzedza, to jakby, czy ona nas wyprzedza na jakimś dłuższym odcinku, gdzie nie ma zakrętów, czy jakoś tak ten... Sądzę, że wjechaliście teraz w taką boczną uliczkę i skręciliście. Bo jeżeli jest jakiś taki moment, kiedy ona w trakcie wyprzedzania, wiesz, no bo to jest jednak chwila jak wyprzedza, nie? Jeżeli jest jakiś taki moment, że w trakcie wyprzedzania byłaby uliczka, w którą samochód mógłby skręcić ten nasz, to bym powiedział od razu, kierowcy tak rzucił na zasadzie w lewo. Wiesz, tak po prostu takim tonem polecenia, żeby on odruchowo po prostu, wiesz, odbił, nie? Okej. Okay, albo w lewo czy w prawo, bo to zależy, jasne, od której ona nas wyprzedza, nie? No nie ma w momencie dużego znaczenia. Do samochodu. To rzuć w takim razie w tym momencie na szczęście, czy jakby on na tyle szybko zareaguje, żeby to coś zrobiło. Nie. Niestety. Nie. Więc wiesz co, i tak miałeś ten sukces na spostrzegawczość, więc i tak jakby zaczęliście skręcać. On taki, wiesz, tak popatrzył, ale no to jest taksówkarzem, nie takie rzeczy się zdarzają, może coś cię zaciekawiło, więc nawet nie pytał za bardzo, o co chodzi, tylko po prostu zaczął skręcać. I moi drodzy, to co się potem zdarzyło, to chyba nie zapamiętaliście tego jako bezpośredni ciąg wydarzeń. Raczej zapamiętaliście takie wyrwane klatki jakby z filmu. Zobaczyliście na ulicy idących dwóch mundurowych policjantów w granatowych mundurach. Zobaczyliście wyprzedzającą was ciężarówkę, która się rozmija z wami, i kiedy wy zaczynacie skręcać, ona mocno zawija. Nagle wiecie, jak osuwa się plandeka tej ciężarówki. W plandece jest taka armatka strażacka. Coś, co wygląda jak armatka strażacka. I zobaczyliście później chmarę czegoś na was lecącego i czerń wszędzie dookoła was. I dopiero po sekundzie, kiedy wasz samochód skręcał, zrozumieliście, że jest to olej. Że z armatki na waszą skręcającą taksówkę ktoś po prostu wylał litry oleju. I później tylko pamiętacie lekkie uczucie odrywania się od foteli, na których siedzieliście, odgłos miażdżonego poszycia samochodu i obracający się samochód, w którym wy się znajdujecie, moi drodzy. Poprosiłbym was o rzut na zręczność, ale z racji na ten sukces Fieriego, że i tak jakby może troszeczkę mniej się wylało niż mogło, to macie kość premiową na ten test zręczności. Na co? Dexa? Tak. Jasny pieronie. Ha! Nie udało mi się. Manli, ty jeszcze raz rzuć, bo to z kością premiową jest. Okej. Okay. O, ekstremalny sukces. Moi drodzy, Luka zatem... akurat był ten, przez szybę. Luka siedział z przodu po prostu i był zagadany z kierowcą. Był za bardzo pochylony. Słuchajcie, jeśli macie sukces, to tracicie K6 punktów wytrzymałości, zaraz rzucę. Jeśli macie porażkę, no to tracicie K12, czyli ci, którzy mają sukces, tracą 5. I ja rzucam, bo to są obrażenia. A Luka traci 12. Rzucasz, tak? Tak. Czyli wszyscy tracicie poza Luką 5, a Luka traci 12. Ach, wypadłem przez przednią szybę po prostu. Moi drodzy, usłyszeliście tylko ten huk, ten grzmot, cały świat się zakręcił wokół was, wszędzie jest wokół czarno, bo ten jakby olej oblał też wszystkie szyby, które były, usłyszeliście tylko krzyk taksiarza. Zobaczymy, jak taksiarz sobie z tym wszystkim poradził. Taksiarz ma... no sukces, więc on jakby to przeżyje. Więc jakby w pewnym momencie usłyszeliście huk samochodu, który uderzył chyba o latarnię, czy o jakiś hydrant, no coś co takiego twardego, co stało na granicy chodnika i ulicy.
wasz samochód teraz leży do góry kołami i wy jesteście no to po prostu... wysiadamy. Znaczy, tacy... wiesz co, jakby w tym momencie oczami wyobraźni widzę, jakie mogą być konsekwencje, biorąc pod uwagę, że to jest olej, więc jakby nie czekam, tylko się, wiesz, wykorzystując po prostu w tym momencie... jakby wiesz, odruchy i instynkty się odpalają, olej poślizg, wyślizguję się w takim razie z taksówki, staram się wyciągnąć tam poobijanego lukę też i po prostu odruchowo patrzę, czy ci, którzy nas oblali, czy będą próbowali to podpalić, bo to dobrze. Jest pierwsza myśl. Rozwiążmy to tak, są dwie strony wyjścia, załóżmy, że po jednej stronie jest Fieri, a po drugiej załóżmy, że jest Edward. I słuchajcie, wasza dwójka, jak chcecie wydostać, bo to nie jest proste, jesteście właśnie na dachu, wszystko jest pognieciane, cudem przeżyliście, jesteście gdzieś krwawicie, ktoś z was został lekko przygnieciony przez jakąś blachę. Macie dwie możliwości, chyba że zaproponujecie jeszcze coś innego, to też to wezmę, jeśli będziecie mieli ciekawy pomysł, ale ja widzę przynajmniej dwie możliwości, albo po prostu siłowo po prostu wywalić drzwi, albo próbować się jakoś prześlizgnąć. Nie, no to ja ci chcę powiedzieć właśnie, to jest na zasadzie takie, ja w tym momencie, ponieważ mam nad sobą dach, i wiesz, i leżę tak naprawdę, czy właściwie inaczej, mam nad sobą siedzenie, jak rozumiem, tak? Bo żeśmy tam gdzieś tam koziołkowali. Mam nad sobą siedzenie, więc zapieram się dłońmi o to siedzenie i wykorzystuję to, że ten olej się wylał i prawdopodobnie nalał się też nam do środka tutaj i odpychając się, wiesz, jakby rękami, dłońmi od tego siedzenia, wyślizguję się po prostu na zewnątrz samochodu, wiesz, tak na płask, wiesz, tak przez okno. Rozumiem. No bo w tym momencie tak naprawdę my mamy okno na wysokości, wiesz, Tak, jak najbardziej. Grunku. Edward, co ty chcesz zrobić? Używam mojego szpona, żeby odciąć sobie pasy i wszystkim pasy, żeby nas wyswobodzić z pasów i odwrócę się, a być może już jestem obrócony plecami do kierunku jazdy, bo będę chciał wypchnąć tę szybę z tyłu, bo ona prawdopodobnie będzie dużo łatwiejsza do pozbycia się niż boczne szyby. I tak, to jest nasze wyjście stąd. Dobra, to za chwilę rozwiążemy twoją akcję, bo na razie przycinasz w tym samym czasie Fieri, jakby po prostu się wydostaje jako pierwszy. I to będzie trudny test wspinaczki, Fieri. To nie jest test, czy w ogóle ci się uda, czy nie uda, ale jak szybko ci się uda. No chyba, że w ogóle będziesz miał jakiegoś fambla. Wtedy zobaczymy. Trudny test wspinaczki. No, trudne to nie jest niestety. Jest a, to czy sukces. A czy ten olej mi nie pomaga tutaj w żaden sposób, żeby się wyślizgnąć? No bo wiesz, bo ja tak naprawdę to nawet nie jest wspinaczka, ja się wyślizguję. Słuchaj, no można założyć, że jest tutaj też dużo utrudnień potencjalnych, już nie będę całej tej przestrzeni aranżował, bo zaraz mogłaby się powiedzieć pognieciona blacha i tak dalej. Więc jakby, wiesz, wydostajesz się w momencie, kiedy... Spróbuję to forsować. Tak. Forsować, wiesz co, to jeśli ci się nie uda, to się zaklinujesz i po prostu w ogóle nie wyjdziesz. No dobra, ryzyk fizyk. To jest to. Jest trudny sukces. Wiesz co? Wiesz, wyskakujesz, w międzyczasie słyszysz, jak tam inni się jakoś poruszają, gramolą, no wszyscy jesteście oblali. Widzisz, jakby dwóch policjantów od razu do ciebie podbiega i wiesz, krzyczą jeden coś taką łamaną francuszczyzną. Co się stało? Pijany czy co? Kierowca? Ja pokazuję ręką na tę ciężarówkę do przodu, wiesz, przed siebie. Patrzysz, nie ma jej. Oni, wiesz, jakby obiegli cię, jeden cię trzyma, tak jakbyś miał, jakby ona gdzieś tak mignęła cię, ona jest gdzieś w innym miejscu, jakby gdzieś z boku, za tobą, ale wiesz, jeden policjant ale cię trzyma. Ale olej jest, wszystko jest, tak? Wszystko jest, ale ta ciężarówka gdzieś jest, tylko chyba właśnie nie przed wami, tylko za wami jakby w tym momencie. Nie wiesz, bo jeden policjant cię trzyma, drugi, wiesz, cię poklepuje, krzyczy coś do ciebie, nie za bardzo nawet rozumiesz, jakby wiesz, totalnie, jakby ci utrudniali wręcz zobaczenie tego, nie? Ale co robisz? Tak jakby specjalnie utrudniali? Czy wiesz, no może ty to widzisz specjalnie, no wiesz, oni widzą gościa, jeszcze który wylazł i chcą jakby dotrzeć do niego, no, ale nie wiesz, no, to jest nie, taka wiesz, sytuacja, w której trudno jakby tak, zgadnąć. Ja w tym momencie staram się jeszcze, wiesz, jakby grając maksymalnie jakby, wiesz, skołowanego takiego, wiesz, oszołomionego, staram się jakby dostrzec jeszcze tę ciężarówkę i zapamiętać tablice rejestracyjne. Okej, Edward, ty się obracasz i wiesz, jakby robisz taki, tak się wykręcasz do tyłu, żeby jak najmocniej uderzyć i wtedy rzuć na spostrzegawczość najpierw. I wszystko zaczynasz rozumieć. Jakby moment zrozumienia spłynął do twojej głowy, bo zobaczyłeś, że ty nawet nie musisz
rozbijać tej szyby, bo wasz bagażnik jest otwarty. Ciężarówka stoi za waszym samochodem, a właśnie ciemna sylwetka z walizkami w dłoniach wskakuje na pakiet tej ciężarówki. Edward? Właśnie ktoś. Czy ja mogę też jakoś zareagować? Pierwszy no, to ja zobaczył mi... Edward. Na początku chciałbym zobaczyć reakcję Edwarda. Ta postać właśnie z walizkami, domyśla się, że raczej to są symulakrum, a nie wasza bielizna, wskakuje do ciężarówki. Kurwa, panowie, właśnie ktoś nas okrada. To jest moja pierwsza reakcja. Mhm. No to... Ja w takim razie, no bo ja patrzyłem w stronę właśnie tej ciężarówki. Tak, i teraz widzę? Fieri, ty rzuć na spostrzegawczość, ale z kością karną ze względu na tych dwóch policjantów. I w zależności jak duży będziesz miał sukces, zobaczysz więcej lub mniej. Masz zwykły sukces, bo jest to w punkt po prostu, 86. Zatem jakbyś miał trudny albo ekstremalny, to byś zobaczył więcej. A to, teraz... że ja tam właśnie próbowałem wypatrzeć tę ciężarówkę i się skupić na niej. Dostrzegasz ciężarówkę, zapamiętujesz numery rejestracyjne, ale to wszystko. Nie widzisz tej ciemnej sylwetki, bo ona jakby jest z drugiej strony, nie? Za ciężarówką, więc jakbyś miał na przykład ekstremalny albo trudny, to może byś to zobaczył. Teraz widzisz, zapamiętujesz te numery rejestracyjne, i widzisz, jak ona wykręca, a policjanci, wiesz, dalej ci klepie. Proszę pana, co się stało? Proszę mi opowiedzieć ja w tym momencie. Ja pokazuję palcami, wiesz, i tam to chyba voleur jest po francusku, że jest złodziej, prawda? Aha. Wiesz, tam... To jest ci policjanci w żaden sposób nie reagują na to, że ktoś doprowadził wiesz, do wypadku. Nie, ja pokazuję, jesteśmy wiesz, tam, że tam tak złodzieje, wiesz. Oni tak się zachowują, jakby tego nie widzieli albo nie rozumieli może tej sytuacji, no tak to na razie albo odbieracie. Albo nie chcą po prostu. Nie? Albo nie chcą, może tak też jest. Jakby jeden z nich się odwraca, wyjmuje gwizdek, gwizdze po prostu, widzi, że jakby pluca wypływał i coś krzyczy po bułgarsku, nie? Pewnie stać, no tak się domyślacie z kontekstu tej sytuacji, a ciężarówka na maksa rusza. A czy ja z tej taksówki jestem w stanie strzelić i no, trafić w opony tej ciężarówki? O, to ekstremalny sukces musiałbyś mieć. Ekstremalny. Nie jest tak źle, to spróbuję. Ona jedzie najszybciej jak to możliwe. Policjant wyjmuje pistolet, jakby też za chwilę sam miał strzelać. Wiesz co, no ja się... Czy nam się ja udaje się... Oj, wiesz co, nie. Edward? Chciałem Edward. Zapytać, czy udaje nam się wydostać, bo to była moja główna intencja. Tak, w końcu wychodzicie, nie? Sądzę, że jak najbardziej, jakby wydostajecie się, czy gdzieś tam wytaczacie się, nie? To ma no jakie mamy opcje? Czy... Jakiś samochód do podprowadzenia? Czy jest to jakaś taksówka kolejna? Nie, no to jest noc, tutaj ludzie raczej sądzę, że o zmierzchu nie chodzą, czy jest samochód, znaczy taksówka w sensie, że nie ma taksówki, ale czy jest samochód, no to w takim razie chyba Edward pierwszy o to spytał. To jest jakaś boczna uliczka, prawda? Tak, to rzuć na szczęście w takim razie, no ale wiesz, to jest rok 1923 Sofia, tutaj samochodów nie jest aż tak dużo wcale, nie? Jest samochód jakiś, policjant widzicie, wyciąga pistolet, mruży oczy, oddaje strzał. I jest on niecelny. Renard, znaczy, ja mogę... ten samochód, może go buchniemy. Wiesz co, ja w ten, jeżeli ta ciężarówka dopiero odjeżdża, to jest jeszcze, wiesz, no właśnie mówię, to nie jest jeszcze taki czas, żeby to były bardzo szybkie rakiety i tak dalej. Czy zanim ona nabierze pędu, czy ja zdążę w tym momencie wyskoczyć i po prostu, wiesz, dobiec do niej tak, żeby wskoczyć jakby na nią gdzieś tam. Kurwa, odpalajcie to auto, co stoi tutaj. No właśnie, buchnijmy samochód. Sądzę, że była taka scena w filmie Guya Ritchiego, ale ja bym tego jednak nie powtarzał. Jednak wiesz, oni cię, jakby ty jesteś kawałek, ci policjanci cię trzymają, ty zobaczyłeś jako jeden z ostatnich tą ciężarówkę, więc jakby ona już jedzie, nie? Ona już ma te 30 czy 40 na godzinę, więc już jako człowiek nie jesteś w stanie jej dogonić. A Sylwan, czy nie wiem, Edwardowi da się puchnąć ten samochód? Ja potrafię też coś ukraść, mam sleight of hand na jakimś poziomie. Czy mogę się włamać do tego auta i na tak zwane krótkie spięcie go uruchomić? Możesz spróbować, tylko pamiętajcie, że jest tutaj dwóch policjantów. To wiemy, nawet ale nie takich... było kluczyków jeszcze do stacji, jak ale... to starter na Antoine już strzelił, więc... Luka, ty jeszcze chcesz coś zrobić? Strzelić. Wszystko da się zrzucić na szok po wypadku. Strzelić też do tej ciężarówki. Okej, to też ekstremalny sukces musiałbyś mieć. Coś tam. Śmiało. Dobrze, sprawdźmy to. No może coś z tego wyjdzie. No niestety, do ekstremalnego 40 punktów. Edward? Tak, możesz próbować. W takim razie to rozwiążemy z ręcznymi palcami i musisz mieć trudny sukces z ręcznych palców, żeby to nawet przede wszystkim zrobić dostatecznie szybko.
Mam. Gansko. A czy my zdążymy w ogóle tam wsiąść do tej jego... Słuchajcie, i to wygląda tak, że Edward, ty wsiadłeś, wiesz, już jedziesz i nagle widzisz, jak ten drugi policjant wyciąga pistolet i celuje w ciebie i krzyczy: proszę tego nie kraść, nie? I drze się na ciebie, jakby widzisz ten pistolet skierowany. Nie mam pojęcia, co on wykrzyczał. Znaczy, on wykrzyczał po angielsku sądzę, nie? W sensie, ty zrozumiałeś. Sprawiam wrażenie, jakbym nie rozumiał, co on mówi. Dociskam pedał gazu. Dociskasz, strzał leci w ciebie. Jest to strzał celny. Sądzę, że może bardziej nie w ciebie, tylko może właśnie w ten samochód. Mimo wszystko to nie jest jeszcze jakby taka sytuacja, żeby strzelać od razu w kogoś, więc po prostu czujesz, opona się obraca i po prostu ten kapeć bardzo szybko poszedł, nie? I możesz próbować jechać dalej, ale to w tym momencie jest kolejny trudny test prowadzenia samochodu. No jasne. Ja nie mogę. Edward, wystarczy, że wjedziesz w tą ciężarówkę. Ile jest to zwykły sukces? 12. 12 punktów. No to siup. Wydaje. Wydajesz. Jakby widzicie, że po prostu Edward już tu nie ma opcji, żeby ktoś wchodził, tu się za szybko dzieje. I po prostu widzicie policjantów, którzy są oniemiali tym, co się stało. Ale wiesz, ten twój samochód jedzie, Edward, i ty wiesz, że jakby tutaj nie za bardzo jest dużo czasu, żebyś ty gonił. To jest szybka akcja, co ty chcesz z tym zrobić? Jak nie podejmiesz, to ta ciężarówka ucieknie. Staranować tą ciężarówkę, to była moja intencja, dociskając pedał gazu. Okej, spoko. No to w takim razie poprosiłbym cię jakby... W tym momencie praktycznie się zrównujesz z nią, widzisz jakieś tam kilka sylwetek i widzisz, że wyłania się ktoś strzelbą, taką dwururką, i to jest ostatnia szansa, żebyś coś zrobił. W takim razie poproszę cię o jeszcze jeden rzut na prowadzenie, bo tam to było, czy dogoniłeś, twoją następną akcją jest staranowanie, więc to jest coś innego. Jest to trudny sukces, więc wiesz, uderzasz, ta ciężarówka, wiesz, lekko się tak obróciła, tak jakby zrobiła taki zwrot na skos, twój samochód rozbił się o kolejną latarnię, wiesz, jakby zaryłeś praktycznie o kierownicę, która była przed tobą, i wiesz, tam czujesz, że ktoś poleciał. Wy widzicie na końcu ulicy, to się dzieje, wy to widzicie. Nie? Policjanci tak patrzą i biegną w tamtą stronę. A ja w tym momencie, słuchaj, jak policjanci próbują, to ja w tym momencie, ja ich zatrzymuję. Zaczynam właśnie, wiesz, tam siać panikę, bo jestem zdezorientowany, przerażony, więc zaczynam, wiesz, łapać ich i wiesz, i zagadywać. Mam mija, biegnę tam. To rzuć na czarma, Fieri, z kością karną. Wiesz, ja tu w tym momencie po prostu sieję dramat absolutny, nie? Jestem biednym, zdezorientowanym Francuzem. O Jezu, no, jest to porażka, niestety. Ale z karną... No, no bo oni jednak, wiesz, są zdeterminowani, żeby tam pobiec, nie? Są trudni. Użyj szczęścia, forsuj. Napierdala ich po prostu. Dobrze, jeśli ci się nie uda forsowanie, to po prostu zostaniesz dość... twardo potraktowany. Zneutralizowany. Ja krwawię w ogóle, wiesz, tutaj i tak jestem pobijany, jestem straszny, w ogóle nieszczęśliwy i no i pięknie. Sukces! Jest to sukces, więc wiesz, oczywiście nie tak, że ich wstrzymasz na dobre, ale to jest ten moment, kiedy twoi towarzysze mogą pobiec pierwsi. Ale dobrze, moi drodzy, przejdziemy jeszcze na razie do Edwarda. Wybiegniecie i za moment się pojawicie w tej scenie, jeśli tutaj coś będzie jeszcze do zrobienia. A Edward, ale co ty robisz w tym momencie? Jakby wiesz, twój samochód, widzisz, taka stróżka dymu się wysuwa spod karoserii i to za chwilę zacznie płonąć ten grat. No, ale to jest bardzo zła wiadomość w tym momencie, przede wszystkim dla panów, którzy przed chwilą rozlewali olej, a są w ciężarówce, w której tego oleju jest pewnie więcej. Pewnie ja, tak, ale Edward, co ty robisz? Poprawiam mój nienagannie rozmemłany krawat, otwieram tak teatralnie drzwi, mówiąc: zaraz komuś upierdolę głowę tuż przy dupie. Wyciągam pistolet otrzymany od mojego ojca i próbuję się wygrzebać z tego samochodu, skoro przywaliłem w latarnię. Pewnie mi dźwięczy świat w głowie. Ale świat płonie wokół ciebie i to, sądzę, dodaje ci tej ekscytacji Edwardowej, nie? Piękny, jak świat płonie, uwielbiam patrzeć na płomienie. I widzisz, jak wyskakuje stamtąd ten gość ze strzelbą. To jest mężczyzna, ma całe włosy rozwiane, wiatr zaczął teraz mocno dmić. I co robisz? Gość ze strzelbą przed tobą. To wysiadając, taki
chwiejący się, spoglądam na niego moimi kosmicznymi źrenicami i chciałbym, żeby go pochłonęły jakieś ciemności tutaj dookoła, żeby świat zaczął się na nim zamykać. Chciałbym wyśnić ciemność, która jeszcze wyssie powietrze dookoła niego i sprawi, że jego ostatnie chwile będą bardzo nieprzyjemnymi. No to rzucaj na śnienie. Niestety, jest to porażka. Ale to było piękne w mojej głowie, aż uśmiecham się, idąc w jego stronę. Po prostu. Mam taki diaboliczny uśmiech szaleńca. Tak, wiesz, jakby widziałeś praktycznie, jak to się już dzieje. Nawet zauważyłeś te takie pierwsze kosmyki tych czerni, które się jakby nad nim zamykają. Ale on się do ciebie uśmiecha i tylko mówi jedno słowo po bułgarsku. Umrete! Co chyba znaczy coś nieprzyjemnego i słychać ten strzał. Strzał ze strzelby, który... Jeśli ktoś się jeszcze nie obudził na tej Boga Ducha Winnej... Oj, przepraszam, to nie był ten rzut. Boga Ducha Winnej ulicy, to już się na pewno obudził. Ale to był strzał niecelny. Śród poszedł ja tak w samochód. I zobaczyłeś takie dziurki, mnóstwo małych dziurek, które mogły zrobić z ciebie szwajcarski ser, ale na razie jeszcze bardziej, po prostu skatowały ten i tak już zniszczony absolutnie samochód. Dla mnie ten świat spowolnił na te ułamki sekund i tak chciałem dotknąć ten śród opuszkiem palca, gdy przelatywał tuż obok mnie, ale niestety spóźniłem się o chwilę i po prostu, jeśli będę jeszcze miał szansę, chyba że ktoś inny go sprzątnie, wyciągnę ten mój pistolet i... To za chwilę. Przejdę do bardziej tradycyjnych rozmów. Luka, czy Antoine jest szybszy, czy wy macie taką samą? Taką samą, to rzucajcie K10, panowie. To powiem wam, co widzicie. A widzicie, moi drodzy, to, że z wewnątrz wyłania się jeszcze jedna postać z takim bardzo długim, z taką jakby szablą janczarską, turecką, taką zakrzywioną szablą, a za nich, za tej dwójki, jeden z strzelbą, drugi z szablą, wyskakuje jeszcze jedna postać, drobna, z walizkami, waszymi walizkami i daje dyla, a ci jakby osłaniają tę postać. To wiesz co, Sylwan, skorzystam z tego, że... czy to, że oni osłaniają, to są jakieś trudności w strzelaniu? Do nich jest zwykły sukces, a do tej uciekającej postaci trudny sukces. Dobra, to... trudny sukces mówisz. A ten co, a symulacrum jest ciężkie, ono jest nieporadne. To on tak biega jak sprinter z tymi kudłami? On ma cztery walizki w ręku. Ile on ma rąk? Słuchaj, to nie jest aż tak dużo wbrew pozorom. No to jest tylko pięć części symulacrum, które są w walizkach, więc no wiadomo, że to go spowalnia, no ale to nie jest, wiesz, pół tony, nie? No to jest coś, jakby ludzie biegają z obciążeniami. To widać, że symulacrum nie jest z kamienia. Ale one były pochowane po różnych walizkach. Nie wszystkie w dwóch walizkach. Wiem, ale no... To coś też chwila, ta ciężarówka chwilę jechała, więc ten ktoś mógł sobie przerzucić te rzeczy. Na rękę, ten gość ma niewygodę w bieganiu. Ale słuchaj, ja nie mówię, że on już wam znika z oczu, tylko że on jest osłaniany przez dwóch ludzi, przez to trudniej jest do niego strzelić. Jakby był latarnią, też by było trudniej do niego strzelić. To ja i tak miałem plan zostawić Luce tego, jak to się mówi, tego właśnie trzeciego, a tych dwóch to myślę po jeden strzał w każdego z nich. Okej. Okay. Czyli. A Luka, ty strzelasz w tą postać, tak? Tak. Dobra, to najpierw Antoine, bo Antoine ma wyższą inicjatywę. Ale tu już zostawimy ten twój rzut. W takim razie to są z kością karną dwa strzały. Porażka. Oj, ale wiesz co? To bym szczęściem obniżył. A drugi? A drugi jest sukces. K8. No, ale z kością karną pierwszy... to i tak ci niewiele da, tak naprawdę. Co mi niewiele da? No przy kości karnej to i tak masz fail, jak do zwykłego sukcesu wyrównasz. To musiałbyś mieć tak, żeby do kości premiowej dojechać tym pierwszym strzałem. No ale ten pierwszy to szczęściem wystarczy 7 punktów szczęścia. Ale wystarczyłoby ci 7, żebyś miał do zwykłego ale sukcesu. Ale ja chcę mieć jakby zwykły przy tych dwóch, bo ja strzelam do tych dwóch, a nie do tego trzeciego, co ucieka. No tak. Ale czym, bo ja się już pokupiłem. Strzelasz do dwóch, masz jedną porażkę, jeden sukces. Masz jeden sukces, trzy obrażenia. Okej, już nie ważne. Tak, i chcę tę pierwszą obniżyć, żeby mieć dwa. No to rzuć jeszcze raz K8.
Dobra. Kausemko rzuciłeś, a nie, bo to Luka strzał. Ale to Luka był, to Luka był. To rzucajcie w swojej kolejności, bo to, to dość sporo miesza. A drugi rzut 6. Wiesz, sądzę, że jeden ten ze strzelbą poleciał, jakby wiesz, oparł się o tą plandekę ciężarówki i lekko się osuwa. Drugi z szablą jest ranny gdzieś w okolice żeber. Skrzywia się, z bólu krzyczy, ale jeszcze stoi. Luka, ty rzucaj K8 na te obrażenia. To jest D10 u mnie. Nie, to już umówiliśmy się, że, aha, że macie okay, te... Okay, okay, gramy okay. Według tej zbrojowni Orient Expressu i tam rewolwer Makarusia. Też trójeczka. Słuchaj, ta postać lekko się skrzywiła, gdzieś w rękę dostała. Sądzę, że aż zobaczymy, czy upuści te walizki. No, sądzę, że upuściła te walizki, co trzymała w tej ręce, której została zraniona. I po krzyku jest to kobieta. Z całą pewnością. Manli, co ty robisz? Ja bym chciał wiedzieć, czy upadły te walizki, w sensie czy ona ucieka dalej bez walizek, czy jak to wygląda? No na razie jakby ona się zatrzymała i raczej chyba będzie zbierać te walizki, które jej spadły, nie? Czy ja jestem w stanie wizję na nią zesłać? Może spróbować, jak najbardziej. To... No dobra, czyli to będzie przeciwstawny test mocy. Zmutowałeś się, Krzysztofie, nie wiem, czy tak ma być. Ta kobieta ma, sądzę, że trudny sukces. Więc musisz mieć ekstremalny sukces, żeby ją przebić. No masz porażkę. Wiesz, skupiłeś się, zamknąłeś się, ale tu jest za dużo rozpraszaczy, za dużo odgłosów, za dużo krzyków i trudno zesłać na kogoś taką wizję, jaką byś chciał. Ale cóż, no można jeszcze próbować, moi drodzy. Fieri. Widzisz, że ci policjanci jakby, to już jest ten moment, kiedy oni cię olewają i zaczynają tam bierzyć. To znaczy nie, wiesz co, ja staram się cały czas jakby tym razem gadaniną po prostu, fast talkiem, wiesz, wyrzucam z siebie potok słów po prostu, wiesz, no, zaczynam po francusku nawijać, odwracając ich uwagę, gestykulując. Znaczy, słuchaj, Fieri, teraz tylko siłą możesz ich powstrzymać. Tam są strzały i tak dalej, nie powstrzymasz ich gadaniem w tym momencie. Jak chcesz siłą, to śmiało. Znaczy nie, no ale wiesz, to nawet nie to, że siłą, wiesz, to jest na zasadzie takiej, że mają tutaj gościa, który, wiesz, kręci się wokół nich, spanikowany. No dobra, no ale oni biegną, nie? Oni biegną tam z pistoletami, nie? No jakby ty to widzisz, możesz ich zatrzymać siłą, no gadaniem ich nie zatrzymasz na miejscu, póki nie masz takiego zaklęcia, nie? Jakby nie. Oni biegną. Dobra, nie, no to biegnę za nimi po prostu, wiesz, a jeżeli bym zobaczył, że na przykład któryś z nich wygląda jakby celował do któregoś z naszych, to się po prostu, wiesz, spektakularnie, powiedzmy, w czasie tego mojego biegu za nim tak potknę, żeby go niechcący przewrócić. Dobra, Fieri, widzisz jeden pistolet wycelowany, zdecydowanie wydaje ci się, że w Antuana, a drugi w Luka. No to wiesz, to ja zdecydowanie postaram się wpaść na nich tak niefortunnie, żeby się właśnie, wiesz, pozaplątować. Znaczy to na jednego, no atakuje się jednego mimo wszystko, więc rzucaj na bijatyka. Czekaj, gdzie tu jest bijatyka? No nie. Niestety, wiesz, jakby wpadłeś, ale on cię tylko tak odepnął po chamsku, nie? Tak mocnym ramieniem na zasadzie właśnie spadaj, czy coś w tym stylu. Jakby wiesz, te pistolety, wy na razie tego nie widzicie, sądzę, bo raczej jesteście skupieni na tej walce. Jest w tym momencie jeden przeciwnik. Czy ja na przykład tym moim, wiesz, zamieszaniem, które wywołuję i w ogóle, wiesz, i tym wszystkim, czy jestem w stanie przynajmniej ich na tyle rozproszyć i przeszkadzać im, żeby mieli jakieś kości karne do tego celowania w chłopaków? Wiesz co, no... Ty miałeś ten sukces jeden, który skutkował, że pojawiają się w drugiej turze, a nie w pierwszej. No a teraz masz porażkę, więc jakby już idziemy konsekwentnie za tymi, nie? Dobrze, Edward, teraz ty. Widzisz, że gość ze strzelbą się osunął, jest przed tobą jeszcze drugi gość z szablą, też mocno ranny, a tamta kobieta również została raniona i zbiera walizki. Najpierw zabiję tych dwóch, albo przynajmniej jednego. Tak, zataczam się. W ogóle chyba ten bourbon, który mnie opił, Antoine, zaczyna uderzać mi do głowy i takim tanecznym krokiem chcę podejść do jednego z nich, chwycić za rękę, jakbym prosił kobietę do tańca, pociągnąć w moją stronę i szponem przesunąć po gardle bardzo energicznym i zdecydowanym ruchem. Okej, bijatyka. Zawsze wiedziałem, że Edward i alkohol to jest niesamowite połączenie. I słyszę jakąś muzykę w głowie, która mnie prowadzi. Sukces. On ma trudne, ale to jest za mało. Także wiesz,
przecinasz go, no to rzuć kaszuską na obrażenia. Plus modyfikator obrażeń. Tak. Już. To 8. Nie. Wiesz, krew się wylewa, on robi rozdziawione oczy i wiesz, i pada przed tobą na kolana, ale nie żeby złożyć ci hołd, tylko dlatego, że właśnie wyzionął ducha. Ubowałem jego krwi. Wziąłem z gardła, przesunąłem sobie po wargach. I teraz tak. Znacząc twarz taką czerwoną szramą. I teraz tak, moi drodzy, ta kobieta bierze te walizki i dalej próbuje uciekać, po prostu wbiec gdzieś za róg. Natomiast wy w tym momencie ze swoich pleców strzał. Tylko że ten strzał nie idzie bynajmniej w kobietę, a w Antuana jest niecelny i w Lukę. Jest tu już celny. Ale wiesz, to było tuż praktycznie, miałeś nadzieję, Luka, że cię to chybi i to było tylko jakiś odłamek, który lekko zerwał ci skórę gdzieś na ramieniu, tracisz jeden punkt wytrzymałości, ale ty już straciłeś 13 punktów wytrzymałości, Luka, więc tak jesteś mocno pokrwawiony. 12 straciłem. 12 plus 1. No to i teraz Antuan. Tak. Okej, okay, dobra, to mam szansę jeszcze strzelić tę kobietę? Tak. To nawet dwa razy bym próbował, okej? Okay? Okay. Za dużo rozmawiałem z... jak to się mówi? Luki... Sukces. Dobra, i potem sukces. Dokończę. Sukces i sukces. I jeden... To jeden, a drugi... To 6. 7. I ona wcześniej już dostała 3. Więc wiesz, jeden strzał, drugi, ale po prostu ona biegnie. Macie wrażenie, że to po prostu jak jakiś bojownik, który walczy o swoją sprawę, dostaje razy, dostaje trafienia, ale nie ustaje, nie przerywa. Tak jakby to była sprawa życia i śmierci, bo to jest sprawa życia i śmierci. Luka. To jest ostatni moment, słuchaj, no. Jeszcze Manly będzie miał i zaraz ta osoba gdzieś zniknie za rogiem, więc trzeba będzie ją znowu gonić, a nie tylko do niej strzelać. To może się skomplikować. To teraz pytanie, jakbym chciał strzelić dwa razy, to co z kością, karną strzelam, oba tak? Strzały, oba strzały. Każdy, z kością karną. Okej, okay, okay. Oba, nie drugi? Oba. Okej, okay, okay. Dobrze. Bo wtedy każdy by strzelał dwa razy. Tak. Sukces. Dwa sukcesy. No to rzucaj K8 w takim razie dwa razy. Słuchaj, to wygląda mniej więcej w ten sposób, bo Luka jest zdenerwowany tym, że cały czas chce go ktoś zabić, a nikomu nic złego nie zrobił. I krzyczy do niej, stój ty bułgarska kurwo! I zaczynam strzelać. Wiesz, jakby krew się leje, nie? Ale macie wrażenie, że cały czas nie strzelacie w te miejsca, które są najbardziej krytyczne dla człowieka. Nie strzelacie w te miejsca, które skutkują natychmiastową śmiercią i po prostu widzicie, jak ta kobieta ranna, słaniająca się wręcz, ale jakby zawija za rogiem. Ona jakby nie biegnie może najszybciej, jak to możliwe, ale wy stoicie i strzelacie, nie? Więc jakby i tak jest od was szybsza, bo wasza prędkość to zero. Manly, jakby stoisz jakby całą swoją głową, próbujesz to objąć, próbujesz dalej, czy zmieniasz swoją akcję? Nie, no strzelam do niej. Strzelasz. To sądzę, że skoro wyciągasz w tym momencie pistolet, to z kością karną do niej strzelasz. Bo musisz zmienić teraz broń, Jesus więc... fucking Christ, dobra, niech będzie z kością karną. A nie jesteś potężniejszy. O, dobrze! Co strzelił, chłopak? Czekaj, bo ty dwa razy rzuciłeś i masz sukces. Tak, oba sukcesy. 12 tylko, obrażeń. Tylko rzuć K8, bo ty masz na K10 plus 2 obrażenia. No. Ja mam 45. A czy to jest ekstremalny sukces, czy jaki to jest w tym momencie? Nie, bo to z karną rzucał dwa razy, a, czyli okay, gorzej okay. Do nich bierzemy. Rzuć K8 jeszcze na obrażenia. 5. No jest to więcej niż połowa. Więc... Już wpakowaliśmy tam dużo ołowiu w tę panię. Więc sądzę, że ta kobieta gdzieś upada. To jest już w tym momencie bardzo dużo obrażeń, bo tutaj wcześniej było 5, tutaj jest 5, tutaj 7, no tak, to już bez dwóch zdań. Jeszcze wcześniej dostała, to już jest ponad 20 punktów wytrzymałości, które straciła. To jest jakby... szczyt, więc widzicie, że jakby w ostatnim momencie ta kobieta znikała za rogiem,
i Manli wyciągnął pistolet. Wy wszyscy na niego patrzyliście. Strzał. A w międzyczasie usłyszeliście: "O moje symulakrum!" I zobaczyliście hrabiego Fenalika, który spada z powietrza i rozcina tych dwóch policjantów. Oni tylko krzyknęli. Ty Fiery, jakby widzisz obok hrabiego Fenalika z długimi pazurami, który po prostu przeciął od tyłu tych dwóch policjantów. I mgła. Jest jeszcze jeden. A cała sytuacja... Tamten już umiera, nie? Więc jakby tutaj już jest raczej egzekucja. I wiecie, że cała tutaj ulica zamarła w tym momencie, ale za chwilę tutaj będzie bardzo niebezpiecznie. Bardzo nieprzyjemnie, bardzo groźnie. Pierdalamy! Jeszcze chwila. I biegnę po to symulakrum. Idę do tego z szablą, skoro on już umiera. Bo chcę wyciągnąć od niego... Chcę od niego wyciągnąć informacje. Klasycznie, kto was nassał, szpon do gardła, szpon do oka. Wyłupię mu oko, jeśli będzie się stawiał. I tak umrze. On się pluje ci w twarz i mówi: "Twoja stara nas nasłała." No to wyjmuję mu oko w takim razie. Niech pokrzyczy. Kto was nassał? Ale jakby zdusił, nie? Ten skurczybyk zdusił w sobie ten krzyk, nie? Jakby to był taki cichy pomruk, który się z niego w tym momencie wydobył. Ale wie, on jakby się śmieje ci w twarz i mówi: "I tak nic ci nie powiem. Zaraz pójdziesz do raju, przyjacielu, a lepiej mimo wszystko mieć tam przyrodzenie." I przecinam go w kroczu. Na razie tak, żeby tylko go drasnąć. Mhm. Antoine, ty dobiegasz. Widzisz te walizki, które w tym momencie poleciały, otworzyły się. I widzisz tam te części symulakrum. Widzisz, że... tak. Było blisko, żebyście je wszystkie stracili. A czy widzę gdzieś jakby jakieś ręce ze mgły, które po nie sięgają? Czy raczej nie. Już nic nie zagraża? Robię Fenalik, okay. Zwykle nieodgadniony w swoich zamiarach. Mm. To wiesz co, to ja je porządkuję, jakby chowam do tych walizek, a następnie będę chciał przeszukać tę kobietę. Nazwisko. Szybciej, kurwa, Antoine, nie mamy czasu. To pomóżcie mi, do cholery. Myślę, do ciebie... Ja biorę walizki. Fieri? No ja się, wiesz, ja w momencie, kiedy chwilę ochłonąłem po tym i zorientowałem się, że on mnie nie próbował zaatakować w tym, rzucam jeszcze kontrolnie okiem w stronę, zakładam, że taksówkarz zwiał po prostu. Albo został tam w tyle, tam jakby, żyje. Nie? Ale gdzieś tam został po prostu, wiesz... Raczej się chowa, nie sądzę, że zwiał, bo nie jest winny, więc raczej się gdzieś chowa, ale nie sądzi, żeby... Ale tak... to ja się, wiesz, to ja się zawijam daleko, po prostu, daleko. Wiesz, i biegnę do nich, wiesz, jak najszybciej, żeby pomóc właśnie to wszystko zbierać, ogarniać. Jeżeli będę przebiegał obok któregoś z tych ciał, tych kultystów, to po prostu, wiesz, fachowo, błyskawicznie przeczeszę, czy nie znajdę przy nim czegoś, co by nam dawało jakieś wskazówki. Wiesz, przetrzepię, tak, wiesz, to dla mnie to jest moment po prostu. Wiem, gdzie ludzie takie rzeczy chowają. Aha. Coś, co jasne. Może być podpowiedzią, wiesz, jakąś tę. Poczekaj, bo nie wiem, czy usłyszałem, ty też do tej kobiety podbiegasz, tak? Czy nie? Ale to wiesz, no ona jest dalej, więc... Aha, czyli biegnę... tych tutaj, okej. Okay, najpierw okay, tych tutaj, tak. Źle usłyszałem. Najpierw do nich, a potem do niej też, no wiesz, ale to jest po prostu kwestia kolejności działań, nie? Jedno, drugie, trzecie, nie? Ale to jest, wiesz, to jest dla mnie, to jest szybkie, nie? Bo to są po prostu, wiesz, ja też nie chcę się tutaj nie wiadomo ile ociągać, bo wiem, że tu zaraz się zaroi od policji prawdopodobnie i tu się zrobi mocno nieciekawie, więc to nie jest coś, co mogłoby nas jakkolwiek opóźnić, wiesz, raczej jest na zasadzie takiej, że ja dostosowuję swoje tempo do tego, jak oni działają. Mhm. Ty, Edwardzie, jakby obcinasz mu, on krzyczy i zdecydowanie widać, że przeżywa katusze. Wiesz, normalnie byśmy to rozwiązali testem, ale to nie jest kwestia tego, czy uda ci się go zastraszyć, czy nie. To jest kwestia tego, że
Zauważasz, że on miał taki mały tatuaż przedstawiający takiego jakby wielkiego potwora. No jakby tak na szyi miał ten tatuaż. Tatuaż przedstawiający coś, co wygląda jak najdziwniejsze bodaj połączenie ptaka, owada i byka. Jakieś taka ohydne potworzysko, ohydna poczwara. I widzisz, że ten jakby tatuaż ożył, poruszył się. To coś jakby się zostało taką małą czarną plamą, które oddzieliło się od jego skóry i zanurzyło swoje kły prosto, jakby taki swój szpikulec, swoje kły prosto w jego szyję. Zrobił tylko tak, złapał się, to coś jakby się rozpłynęło i widzisz, że jakby on umiera. To przynajmniej sprawdzę mu kieszenie. Może ma jakiś portfel, mapę, cokolwiek. No to, ale... jak Edward go przeczesuje, to ja już skupiam. To ja w takim razie od tego pierwszego, którego przeszukuję, od razu się... Ale ci nawet mogę powiedzieć, Renard, że nie chcesz tu podchodzić i patrzeć na to. No to wiesz, to, ale to mówię, to w takim razie jak Edward jest przy tym drugim, to ja od tego pierwszego od razu do tej kobiety zasuwam. Antoine, czujesz, jak cały sztywniejesz? Ręce lekko ci drżą. W twojej głowie panuje mętlik, ta kobieta miała kominiarkę. I kiedy ściągasz tą kominiarkę, to widzisz, jak nagle spod tej kominiarki wypadają, jakby wysuwają się niczym kaskada, rude włosy. I widzisz Lillian Pearson, przyjaciółkę Fieriego. Wiesz, słyszałeś, co? Jak on mówił, że ją kocha jeszcze w twojej głowie. Gdzieś w tym momencie, jaka taka pierwsze skojarzenie, pada ta rozmowa. Kiedy to właśnie do ciebie, mimo że nie ty zadałeś śmiertelny strzał, ale ty też strzelałeś, jak Fieri mówił. Jak zobaczycie gdzieś Lillian, to nie strzelajcie. To zostawcie sprawę mi. Zdejmijcie palce ze spustów. I widzisz ją całą podziurawioną nabojami twoimi, Luki i Manliego. To wiesz co? To ja wstaję, tak odsuwam się, jakbym zobaczył ducha. Wyjmuję pistolet, w sensie, żeby mieć go w pogotowiu i być może jak widzę nadbiegającego Thierry'ego, to po prostu odsuwam się. Thierry, widzisz Lillian? Leży. To ona tam leży? Wiesz, to jest twoja pierwsza myśl, czy to jest ona? Nie, to nie może być ona, nie, jakby racjonalizujesz to sobie, ale widzisz, że to jest ona. Dobiegam i wiesz, i sprawdzam, czy ona żyje, bo to wiesz, no... Je w międzyczasie tam potężnie, ale to ona jest twarda, ona mogła to przeżyć, wiesz, macam pół. Panowie, chodźcie tu. Wiesz, sprawdzam. No widzisz, jakby... Miałeś wrażenie, że jej oczy są szkliste. I teraz tak, Sylwan. Że jej oczy są... Poczekaj momencik, że jej oczy jakby nie mrugają, ale widzisz, że jakby to było takie może wrażenie tej latarni, która gdzieś rzucała takie światło. Usłyszałeś tylko ciche... Fieri. Takie bardzo skrzekliwe, dochodzące z jej ust. Przeżyjesz, zabiorę cię stąd, przeżyjesz. Będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. Wiesz, bardzo delikatnie ją podnoszę. Tak, czy wiesz, że teraz trzeba jej udzielić pomocy, jeśli teraz nie zatamujesz krwawienia? Udzielam, no to wiesz, w tym momencie... I to jest tak, że wy wiecie, że za dużo czasu już tu spędziliście. Słyszycie samochody wiesz, policji jadące z różnych stron. Pewnie z całego miasta się tu zjechały po tych odgłosach jakichś wybuchów, znaczy może nie wybuchów, ale rozwalania samochodów, strzelania. Tutaj jedzie policja z całego miasta. Patrzę na nich, tylko mówię, uciekajcie, znajdziemy się i wiesz, ja zostaję z nią. Tak nad stołem. Udzielam jej pomocy. Idziemy. Nad stołem. Czy ją się da uratować? Fieri, poprosiłbym cię o rzut na pierwszą pomoc. To będzie bardzo ważny rzut na pierwszą pomoc. Tak praktycznie rzecz biorąc, możecie teraz uciekać. To będzie bardzo trudne, bo spędziliście tutaj sporo czasu. Jakbyście uciekli od razu po tym, to spoko, ale wy zaczęliście przesłuchiwać, przeszukiwać. Ludzie już wcześniej na pewno zadzwonili, halo, policja, strzały na tej ulicy i to nie jest dużo czasu, żeby w takim dużym mieście pojawiła się tutaj nawet dwa patrole policji, a tutaj jakaś cała chmara już na pewno jedzie, więc zostawiam, Fieri jakby podjął ten wybór, że on nie ucieka, absolutnie to rozumiem. Pytanie, czy wy teraz chcecie uciekać?
Znaczy to ja będzie... powiedziałem, uciekajcie. Znaczy to ty powiedziałeś, ale no jakby to jest ich decyzja. Czy wy chcecie uciekać, czy nie? Jak będziecie uciekać, to to będzie, sądzę, bardzo trudne i nie wszystkim wam może się udać i to będzie też jakby przyznanie się do winy, bo tylko winny ucieka przed policją. Możecie zostać i próbować to jakoś wytłumaczyć, to co się tutaj stało. Więc decyzja należy do was. Fierego na razie chwilę zgaśmy światło nad nim i sądzę, że wy stojący kawałek dalej patrzycie po sobie, słyszycie te samochody, które mkną ze wszystkich stron. Uciekać czy nie uciekać? Simulacrum nie może wpaść w niczyje Jesteśmy ręce. W dupie w tym momencie, bo nie wszyscy uciekliśmy stamtąd. Przed chwilą wyszliśmy, kurwa, z tego dworca. Z perspektywy, nie wiem, Pelawa, w sumie tego, jak policja do nas podejdzie tak naprawdę, no bo jakby oni nas już znają. Nie masz pojęcia, słuchaj. Nie znasz tutaj, kurczę, nie wiesz, kto was będzie przesłuchiwał. Czy to będzie ten sam major, czy to będzie policjant, który jest agentem kultu. No nie wiesz, nie masz pojęcia. Ale jest tak, że jakby jest świadkiem i on jest, widział, co się stało. Jest, więc słuchajcie, ale bo to się ciąż przedłuża. Z każdą sekundą jest coraz trudniej. Te samochody już się za chwilę zaczną wyłaniać. Problemem są dwaj martwi policjanci na w ten moment. Spadamy stąd. A Thierry? Połączą nas. Ale przynajmniej schowamy simulakrum. Wyjdźcie stąd. To moi drodzy, za długo. Wracam do mojego pytania nad stołem, na które jeszcze nie uzyskałem odpowiedzi. Czy ją się da uratować w ogóle? Czy to jest stracona sprawa? No, odpowiedziałem na twoje pytanie, żeby Fieri rzucił na pierwszą pomoc. I Fieri rzucił na pierwszą pomoc, ma trudny sukces i powiedziałem, że na razie gasimy nad nim światło. Moi drodzy, bardzo długo rozmawiacie, więc jakby, no tutaj już niestety, widzicie, te samochody się wyłaniają, teraz już będziecie musieli na oczach policjantów, którzy jadą samochodami, zacząć uciekać. Sylwan, więc... jeżeli robię to ja mogę wydać 4 punkty szczęścia, żeby uzyskać ekstremalny sukces, jeżeli to może mieć jakikolwiek wpływ. W porządku. Wiesz, może na tyle ustabilizujesz jej stan, że ona nie będzie miała żadnego szoku, na tyle, żeby zapadła w jakąś śpiączkę czy jakiś taki inny stan bardzo długiej nieprzytomności, tylko że, no nie to, że wróci do siebie szybko, ale wyjdzie z tego jakoś w miarę dobrze, na tyle, na ile można wyjść z takiej sytuacji. To ja zostanę z Thierrym. Ale po to, żeby, jeśli to możliwe, chciałbym wyczarować, tego nie potrafię, ale wyśnić iluzję, że tam się palił ten samochód i być może on się pali przy jakimś drewnianym budynku. Większość Sofii, tej dzielnicy, w której jesteśmy, chciałbym wyśnić, niech stoi w płomieniach. Ale nie, walić to mogą być nawet prawdziwe płomienie. Chcę wygenerować większy problem niż my. To się chcesz, żeby cała dzielnica stanęła w ogniu? Może być to iluzoryczny ogień. Pomyślałem o tym, że ogień, czy prawdziwy, czy nie, jest to dla mnie drugorzędny. Chcę wygenerować większy problem niż my. Ale co tam chcesz osiągnąć konkretnie? W sensie większy problem, ale żeby was nie zaaresztowali, czy co? No, żeby się zajęli gaszeniem miasta, dzielnicy ale niż... Ale tak, jak nas widzą już, widzą nas. Mhm. Ale jest ciemno. Czy no wiesz, to jest miasto, tu są latarnie, samochody mają światła, nie? Bo tak się zastanawiam jakby, że w sensie chcesz, że oni zobaczą płomienie i nagle odwrócą swoje samochody My i zaczną... jesteśmy w jakiejś bocznej ulicy przecież, nie? Tak. Oni już mają uwagę scentralizowaną nie, na to już nie ma sensu. Bo ja nie mam problemu... Po obiedzie w tym momencie. Nie mam problemu, żebyś to zrobił, tylko żebyśmy się potem nie... porozumieli co do konsekwencji tego, bo jednak nie widzę tego, że nawet jak zacznie płonieć ogień, to oni po prostu was porzucą na zasadzie trudno, jakby nie interesują nas, jest ogień, to jest policja, nie straż pożarna. No, nie więc... będą ratować ludzi w tych mieszkaniach? No ale czyli chcesz prawdziwy ogień? Jeśli chcesz prawdziwy ogień w całej dzielnicy, to jest dla mnie jakieś 0-1, żebyś coś takiego wyczarował. To jest już, wiesz, możesz wyczarować, są nawet zasady tego śnienia, że jak chcesz coś ogromnego, to ileś dni to musi zająć. To nie jest tak, że możesz sobie, wiesz, wyczarować, że całego miasta nie ma nagle, albo że cała dzielnica jest w ogniu, nie? To jest już coś bardzo, bardzo dużego, nie? Więc pytanie do ciebie, czy chcesz coś takiego robić, jeśli chcesz, żeby cała dzielnica stanęła w ogniu, to jak dla mnie to 0-1. Mam pytanie, jeśli chcesz, żeby ileś budynków stanęła od razu... Musi stanąć w ogniu, tylko na przykład jest ta gigantyczna plama oleju, którym jest pokryte auto, które jest zezłomowane na środku ulicy. Może na przykład to odgrodzi nas od policji. Za dużo tutaj dyskutujecie. Ta sytuacja jest bardzo krótka, trwa parędziesiąt sekund. To jest myślenie Edwarda, wy nie wiecie, co myśli Edward, nie możecie mu podsunąć planów. Więc jakby dyskutujecie, zastanawiacie się. Po prostu schowajmy, bo oni jakby bardziej otwarcie podejdźmy do tej policji. Już musimy zostać tam po prostu, no bo...
Musimy zostać. Nie ma innej możliwości, bo przed chwilą wyszliśmy z dworca, gdzie kurwa samobójca, powiedzmy domniemany, się rzucił, więc już gadaliśmy z policją, byliśmy podejrzani. Teraz na nas kurwa jedyna opcja jest taka w tym momencie i myślę, że Luka by to chyba zrobił. W tej chwili zostawiłbym te walizki przy reszcie i poszedłbym w stronę tego samochodu. Czy ten kierowca kurwa żyje? Bo to jest nasz jedyny świadek, że tak, coś takiego się stało. Tak, żyje. Widzisz, że on się gdzieś tak wychyla. Widzisz jego idę do niego i chcę mu pomóc. Się, no. Moi drodzy, jakby, słuchajcie, robi się tutaj tłoczno. Gdzieś widzimy te takie urywki, kiedy podbiegają do was policjanci bezpardonowo, zakładają wam kajdanki bezpardonowo. Chcą zneutralizować zagrożenie. Ja tylko w momencie, kiedy kiedy dobiegają, to zostają mnie, wiesz, tam tamującego to krwawienie i działającego, więc ja tylko, jak widzę jakiegoś policjanta, to wołam, wiesz, tam, że doktora, wiesz, tam pomocy, wiesz, na tej zasadzie. I zakończmy tę sytuację na tym krzyku Fieriego. Doktora, widzimy ciebie, pokrwawioną Lilian. Która wydaje się bez życia, ale ty czujesz jej bijące serce i się oddalamy i widzimy Sofię, która w tym momencie zdaje się być pogrążona w nocnych ciemnościach. I moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za pierwszy odcinek rozdziału 12, który zaczął się naprawdę grubo. No ciekawie się ta akcja potoczyła. Badacze takie decyzje podjęli. Zobaczymy, jakie przyniosą konsekwencje. Możecie pisać w komentarzach, jak wam się podoba i jak sądzicie, co dalej zdarzy się z naszymi badaczami. Dajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Hej.